Proszę Państwa, tytuł naszej prelekcji Droga do niepodległości. Ta droga naprawdę była kręta i długa. Rok obecny, 2018, jest rokiem rocznicowym, 100-lecia odzyskania niepodległości. 11 listopada 1918 roku był bardzo ważnym dniem dla Europy i dla naszego kraju. Niemcy w tym dniu podpisały rozejm, co zakończyło I wojnę światową. I również w tym samym dniu w Warszawie Rada Redencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. I także po 123 latach niewoli odzyskaliśmy niepodległość, którą możemy się do dzisiaj cieszyć. Oczywiście po drodze jeszcze mieliśmy różne i perturbacje, że tak powiem. Mieliśmy okupację hitlerowską, komunizm, no i dzisiaj możemy się cieszyć wolnością. Jest to nasz temat dzisiejszy, to jest taka pewna pigułka tematu, który będzie w tym roku na pewno się powtarzał w wielu spotkaniach. U nas w muzeum również będzie wystawa też poświęcona niepodległości w późniejszych miesiącach. Natomiast tutaj krótko chcieliśmy Państwu przedstawić, tak jak Państwo widzą, program, więc 5 takich tematów. Pierwszy Andrzej Piecuch, papieże, państwo polskie. Drugie pani Katarzyna Liana, kustosz naszego Muzeum Regionalnego, powie o zrywach powstańczych. Trzeci punkt Paweł Berekowski, Polacy w Armii Austriackiej. Czwarty Mirosław Załęcki, walki w Dolomitach. Więc własna taka opowieść właśnie podczas zwiedzania tych terenów. Piąty Aleksander Gucwas, szachownice nad okupowaną Warszawą z lat okupacji. Więc zapraszam Państwa życzę wrażeń, że tak powiem. I proszę, rozpoczniemy prelekcję.